Widzowie, Drakantos, taki MMORPG nadchodzi, free to play, z pixel artem i są tutaj dwa filmiki, których ja nie oglądałem. Zaczniemy sobie od Drakantos Thomas Teaser. W Drakantosie będzie tak, że nie tworzy się swojej postaci od samego początku, tylko to działa w ten sposób, że macie gotowe postacie do wyboru z określonymi umiejętnościami. Nie? Thomas, bard jakiś. Kurde, ładna ta gra jest, naprawdę ładna ta gra jest. Można na Steamie wishlistować, widzowie. Jedyne, co mnie troszkę martwi, widzowie, w tej grze, to to, że oni często uciekają się do prymitywnych instynktów graczy, to znaczy dają wielkie cyce. I się zastanawiam, czy to nie będzie taka typowa jakaś gierka, która będzie oparta o... będzie przeseksualizowana, jeszcze wrzucą tam nie wiadomo jaki item shop i macie. Korzystajcie, grajcie. To jak coś, widzowie, to jest gameplay, teaser, więc tutaj jest troszkę gameplaya pokazane. Nie mam pojęcia, czy ci ludzie, których tutaj gościu mija, to są faktycznie gracze. Część z nich pewnie tak, ale reszta to może to są zwykłe boty. Ktoś tu chodzi, widzicie, chodzą w tom i z powrotem. Kurde, ładne, no naprawdę ładne to. Że cały budżet nie poszedł w tego pixel arta. Okej, okay, czyli to jest rodzaj jakiegoś huba i gościu tutaj... I gościu tutaj wybiera, widzowie, tryb. Jest adventure, czyli można walczyć przeciwko potworom i bossom. Arena, czyli walka PvP. Heroes, można zarządzać ich skillami i ekwipunkiem. I store, czyli item shopik, widzowie. No, wiecie, jak jest gierka za darmo, to można się różnych rzeczy spodziewać. To Margonem 2, nie? Drakantos, Drakantos. Okej, okay, tu sobie wybierają... A widzisz, czyli to jest rodzaj takiej instancjonówki, przynajmniej tak to teraz wygląda. Czyli mamy hub w postaci karczmy, a tutaj po wybraniu trybu, właściwie z dupca, gościu, ban, a tutaj właściwie, no, szuka imparty, nie? Cześć, Kurisu. Ja też mam słabość do pikselówek, no. No i poszli na wyprawę. Trzyosobowa wyprawa, widzowie. Trzy osoby w składzie. Dalej, widzowie, uważam, że nie pikselartowe te portrety nie pasują do tej gry. Nie wiem, co wy sądzicie, ale mi to nie pasuje. Wolałbym w pikselarcie po prostu tutaj jakiś portrecik, żeby to już wszystko było w pikselarcie. Cają. Też się chodzi po kratkach, na to wychodzi, widzowie. Jak w Raven Dania albo Tibijce, nie? Kurczę, ładne to, no naprawdę, no nawet te efekty graficzne ładne. Przez to, że no poruszanie jest, wiecie, na jakichś kratkach, to nie będzie, wiecie, jakaś bardzo płynna rozgrywka, będzie czuć jednak takie drewienko. Jak to bywa na tego typu... Oha! Ty, no i co? I kasacje, czekajcie, co to się wydarzyło? Była pułapka, tak? Respect.
Libijski trap, no. Może faktycznie lepiej by było bez tych stęków, tylko same efekty skilli, nie? O panie, co tu się dzieje z tą Frost? Widzieliście? Zniknęła, lewitowała. Kurde. Cześć, Szymon. Patrzmy w ogóle, ile tych skilli jest. Tu jest pod spacją coś. Jeden, drugi, trzy, cztery i ult. Czyli cztery skille i ultimate. Kurde, przyznam szczerze, że nie wiem, czy to nie za mało, jak na tego typu kombat. Jak tego było sporo, na przykład w Ravendanie, to git. No chyba, że tutaj jakieś niesamowite kombosy można kleić. Ja zawsze wychodzę z założenia, że tych skilli, jeśli system jest taki targetowania po prostu, to jednak trochę musi być, żeby ta rotacja cię wciągnęła. W action kombatach, gdzie musisz zarządzać jakąś staminą, jeszcze musisz celownikiem trafić w przeciwnika, to tych skilli pewnie może być mniej, ale w tego typu grach, kurczę, może być za mało. Zaraz będzie dyntka. Ten bard coś nie leczy. W dupie ma. Ale fajna ta Frost jest. Popatrzcie, jak ona cały czas się teleportuje, znika. Cały czas obrażenia z błyskawic. Mega spoko. A widzisz, a mi się właśnie ta Frost podoba, że jest taka dynamiczna. Wieje u mnie, a zaraz na piłkę. U mnie pada cały czas. I bardzo dobrze, bo już dawno nie padało. Jakiś nowy potworek, duch. I oni generalnie chyba tutaj polują na jakiegoś bossa, widzowie. Idą w stronę jakiegoś bossa. Ale tu był dodatkowy objective, popatrzcie. Eliminate the Spectre Threat. Pewnie na koniec jakiś, wiesz, jakaś punktacja będzie, coś w ten deseń. I może od tego będzie zależał drop. O, damage'ik pokazali, pokażcie mi to. Frost. A ten klodz i tak ma większy damage niż pani Frost. Ten widzę, że też duży damage zadał, a mało heala, czyli to nie jest healer taki typowy, albo po prostu ten konkretny bard jest zorientowany na damage, nie? I popatrzcie, kolejny objective im się pojawił u góry. Tak, to będzie za darmo, no. Wiecie, ja troszkę jestem zrażony do tych gierek free to play. I zdaje się, że tutaj też są jakieś powiązania azjatyckie. No bo wiecie, Mad World też dobrze wyglądał. Też była ładna gra. No, a wyszło jak wyszło. No, no, no. O ty, jest krasnal. Łapcie, bo zdupcy wam. Chyba dodatkowy drop, widzowie. Go, 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 go. I? Zdupcy im. O boż. Stupcuj. Kolejny niedźwiedź. Jednego obiektywa już zrobili. Obocznego. No to by była spoko opcja, nie? Rozmaryn.
Takie gry chyba się nazywa freemium, nie? Jakoś tak. Freemium. Widzę, że gościu też jakieś buwki dostaje, pot używa. Coś tu się dzieje w tym kombacie. Ładnie to wygląda, no wiecie, żeby tak z ziomeczkami pójść na dungeona, spoko kurde, no spoko. Jeszcze to PvP mnie interesuje, widzowie, no bo... Jakby to była taka instancjonówka bez PvP, to powiem wam szczerze, że ja już bym nie był zainteresowany za bardzo tą grą. Ale... że to jest... będzie PvP, czyli gdzieś będzie można ten progres sprawdzić w porównaniu z innymi, no to... to mnie to interesuje. Ale pure PvE gierek, no... nie za bardzo lubię. No, kolejna lokacja. Czekaj, oni wyszli tym samym wyjściem? W sumie to nie wiem. O, są mounty. Kot na ośle. Kot na ośle. Tutaj rumaki. Szukają widzowie. To troszkę jak w Monster Hunterze, nie? Tropią bossa. Urskara. Wygląda na to, że tutaj jest koniec tej lokacji. Jak widać, to taka troszkę tuneloza jest. Prowadzi... no, jak dungeon. Jak zwykły dungeon. Na pewno muzyka by się jeszcze jakaś przydała, widzowie. Jak oni są na przykład w tym lochu, to żeby coś tutaj przygrywało. O, to jest bosik? Jakiś inny kolor niedźwiedzia. Czy on na hita i tak tyle damage'a zadał? Ta, bardzo mocny. To jest bosik, to jest bosik. Mocarne to. To jest tatrzański niedźwiedź, widzowie. Nie jednego turysty zabił, bo widać po tych wszystkich ranach wojennych. Z niejednym walczył. Oj, dupa. Ale jak widać w trakcie walki, ona też się może zrespić. O, w ogóle się zrespiła sama. Z siebie. Czekaj, z czego to wynika. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ten warrior na 3 hity jest. Musi dużo kajtować i stuny. Chyba dyntka. Sam kot zostanie zaraz. Jest. No dawaj. Jest. Ubili. Ciężkie się wydaje. Wiktory. A tam widziałem jeszcze skrzyneczkę mieli. W prawej części. Tylko znowu, na tym gameplayu nie ma pokazanego ekwipunku, nie? Czy zarządzania skillami. Zastanawiam się, czy te postacie po prostu nie są tylko gotowe, a resztę, no to... nie pamiętam, co było na poprzednich gameplayach, nie? 56 tysięcy wyświetleń, widzowie. 56 tysięcy wyświetleń. Co ludzie piszą w komentarzach. Można personalizować hotkeye. Bug z potami. Okej, no ludzie się ekscytują. Zastanawiam się, skąd ci twórcy są. Jeszcze to mnie zastanawia. Czy to są jakieś jednak koreańskie korzenie, czy skąd oni... skąd to jest? Skąd wy jesteście? A, Brazylia, widzowie. Brazylia.
No dobra, dobra, dobra. No to już wiemy. Brazylia. Dracantos. Morinfo. Ciekawe od kiedy tworzą tą gierkę. Mają tylko Dracantosa. Typiski kunszt. No czekaj. Machine. Wayback Machine. Home. I zobaczmy, kiedy ta strona w ogóle powstała. Tak z ciekawości, wiecie? Z ciekawości. 2015 rok, widzowie. 2014 rok. I później nic, nic, nic. I 2024. Ciekawe, co tu się działo w ogóle. Czekajcie, to może weźmy 2015 rok. No. Wolno działa. A, tutaj się nic nie działo, widzowie. Have fun. Brazil. Making game is our business and we love it. Faku może. Hadze Heroes, widzowie. Miner Rush. Zobaczmy, co to były za gierki. Hadze Heroes. Hadze Heroes. Nawet nie wyszukuję. Chyba im się projekty nie udały, widzowie. Six Playable Heroes. Nawet jakiś trailer był. Hadze Heroes. Co to jest? Zaraz znajdę coś o tym. Hadze Heroes. Official trailer 9 lat temu. No jest, faktycznie, Wingeon. No cóż. Jazz Jackrabbit, taki wiecie, nowocześniejszy. Także tego typu produkcja. Zobacz mi jeszcze, czy coś jest. Whisper. Tyle. To ciekawe jest, czyli może, nie wiem, może się uczyli, kurczę, widzowie, przez te lata. Może się uczyli przez te lata, a później znowu wznowili produkcję Dracantosa i tyle. Nie ma co gnębić chłopaków. Pewnie się uczyli gdzieś i teraz już im dobra gierka wyjdzie.